Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale CBD Tester. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie takie podsumowanie 2 miesięcy, a właściwie już no prawie 3, ale też żeby nie było, bo ostatni odcinek, który robiłem, był to po miesiącu używania CBD. No teraz jest trochę jakby dłużej, już prawie 3 miesiące, ale zróbmy, że to będą 2 miesiące pełne. I dzisiaj Wam opowiem, jak ja się czuję, z czego korzystam i co mi na co pomaga i kiedy. Także takie podsumowanie. Zaczynajmy. Odlecieć tak, odlecieć daleko za lasem, górami, rzeką odlecieć i mieć wszystko gdzie. Cały czas waporyzuję sobie susz. Praktycznie go można powiedzieć, że nie palę. Jeżeli już, to tak jak naprawdę mi się zachce zapalić jakiegoś blancika z suszu CBD, to wtedy sobie go zrobię, ale tak to raczej korzystam z moich 3 waporyzatorów, które posiadam, czyli Fenixa Mini, X-Vape Foga i Max 2 Pro. Każdy z nich ma coś fajnego, co w nim lubię i dokładnie też może nawet dzisiaj jeszcze nakręcę i Wam powiem coś więcej o tym. I z suszy tak naprawdę korzystam w ciągu dnia. W ciągu dnia, jak mi się zachce zapalić, to już nie po hitsa, a po waporyzator. I to jest na plus, myślę, dla zdrowia i dla duszy. Dalej żelki. Żelki używałem, jak testowałem i też więcej ich kupiłem, bo je bardzo polubiłem. To wieczorami sobie zajadałem przed telewizorem, odpoczywając, relaksując się. Jednak żelki działają po dość długim czasie, to się jednak musi strawić, gdzieś 40-50 minut musiałem czekać zawsze, zanim mi te żelki się załadują i wjedzie ten relaks. Także szukałem dalej informacji, co może być fajnego. I w końcu, po już to była chyba 3 firma, którą sprawdzałem, jeżeli chodzi o olejki. Tak. 3 firma, jeżeli jak sprawdzałem olejki z CBD, trafiłem w końcu na taką firmę, która olejki produkuje w sposób taki, że jest ekstrakcja alkoholowa, czyli najlepsza ekstrakcja. Producent jest polski, polskie uprawy są, cena olejków nie jest zawyżana marketingowo i naprawdę na mnie działają. Testuję już któryś olejek z kolei, bo sprawdzałem każdy, ale teraz testuję przez dłuższy czas. Obecnie testuję, jak to nagrywam, olejek 5% gold destylowany. On mi pomaga, mogę Wam teraz powiedzieć, na koncentrację, tak żeby, bo ja go testuję, żeby sprawdzić, jak pomaga to w zasypianiu i jak pomaga to w szybkim, rannym wstawaniu o 6 rano. Także jestem już teraz, mam drugi dzień tych testów tego olejku. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak te testy wypadają, to zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie zdaję Wam relacje na bieżąco z tego, kiedy biorę olejek, jak się po nim czuję i jak na mnie wpływa. Także sobie zobaczcie w opisie filmu, macie link do Instagrama. No i tam są te moje relacje, tak? I te relacje też tam będą się pojawiać, takie. Także jeżeli jest Wam za mało 3 odcinków w ciągu tygodnia od CBD tutaj na kanale na YouTubie, to na co dzień macie też filmy, relacje na żywo, można powiedzieć, na Instagramie. Także myślę, coś ciekawego dla fanów tego kanału. I co mogę powiedzieć? No, w olejkach tak samo zakochałem się jak w żelkach. Tylko że olejki w porównaniu do żelków działają już po kilku minutach, przynajmniej na mnie. Też musimy pamiętać o tym, że każdy z użytkowników CBD ma inny poziom jakby tolerancji na CBD. Także dla jednego 2 krople 10% olejku będzie już idealnie, więcej nie potrzebuje, bo chce tylko się uspokoić. Dla innego na spokój będą potrzebne 4 krople danego olejku, a dla innego, tak jak dla mnie, cała pipeta, bo ja jestem tutaj testerem tego, tak, i testuję to na co dzień, więc mam i suszę, i olejki, i coś do jedzenia, i do picia, i tak dalej. Także jestem już trochę na to uodporniony, więc muszę tego brać po prostu więcej. Także jeżeli ktoś by z Was się zastanawiał, ile musi tego dawkować i tak dalej, będzie o tym też odcinek. Będziemy mieć też jakby filmy edukacyjne na ten temat, żebyście mogli też się więcej na ten temat dowiedzieć. Trochę już tutaj zdradzam może informacji, jakie filmy teraz się niedługo będę tutaj na kanale pojawiać. Ale no myślę, że to jest bardzo istotne, bo też wiedza, jeszcze z wiedzą raczkujemy, tak, w Polsce na temat CBD, a warto wiedzieć o tym więcej, żeby
no każdemu z nas żyło się lepiej. Olejki. Olejki biorę z rana, natcho na przykład. Wtedy dobrze na mnie działają. Jak natcho, jak się obijemy czegoś i potem weźmiemy olejek i chcemy mieć od razu efekt, no to czasami ten efekt nie przyjdzie, bo znowu musi się to jedzenie trochę strawić. Jeżeli weźmiemy sobie pod język, ale szybko przełkniemy, znowu będzie inaczej. Lepiej trzymać pod językiem kilka do kilkunastu nawet minut olejek. Nie każdy o tym mówi, ale lepsza jest wtedy wchłanialność takiego olejku CBD. Także jest wiele rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. Też biorę olejek po południu, w trakcie, jak nad czymś pracuję, chcę się mocno na czymś skupić i swojej uwagi nie odrywać po prostu. To się wtedy fokusuje tak naprawdę, to dziesiątka olejek RAF, czyli olejek surowy, jedna pipeta i mnie po prostu stawia w tory myślenia pracowniczego, można tak powiedzieć. Na wieczór na przykład dla osób, gdzie mają podwyższone ciśnienie, no to są specjalne olejki z CBG, które obniżają ciśnienie krwi, przez co łatwiej zasnąć. Ja mam niskie ciśnienie krwi, a więc jak testowałem sobie jednego dnia ten olejek pod sen, no to czułem od razu taki zjazd ciśnieniowy, jakbym spalił papierosa. Był też taki zjazd nagle, albo też po hicie. Także tutaj po tym olejku mam podobnie i rzeczywiście nawet jak człowiek jest zmęczony po całym dniu, czy tam fizycznie, czy psychicznie, no to można sobie po takim olejku odpocząć. Ale no trzeba testować, każdy musi znać swoją, że tak powiem, miarę. Także olejki to są rzeczy, które ostatnio testuję bardziej i chcę się w to jakby zagłębić. Suszę sobie, waporyzuję, żelki sobie podjadam, gdy mam po prostu na to ochotę. I co czuję? Czuję się dobrze. Nie bolą mnie tak już plecy, jak bolały mnie wcześniej, a miałem problem z plecami. Zasypiam dobrze, śpię dobrze, pamiętam sny. Kontroluję te sny, że po prostu... Też już wam wspominałem, że tak próbuję, wiecie, zapamiętać sen, wiedzieć, czy coś jest snem w danym momencie i mieć jakby kontrolę nad snami w śnie. To też można sobie testować przy tym właśnie te olejki. Co jeszcze? No, aha, jeszcze są te olejki do picia przed greenoutu. No to jedne na mnie działają dobrze, jak się ich też nie nadużywa. Drugie działają na mnie dobrze, też jak się ich nie nadużywa. A jak wezmę za dużo, to naprawdę czasem żałuję, że wypiłem za dużo. Co też pewnie widzieliście w filmie, albo dopiero będziecie widzieć. Także no trzeba znać umiar w CBD. Nie można tego za dużo brać. Też jest tak, że w pewnym momencie, gdy wzrasta wam to ten relaks CBD, jest to udowodnione, że już kolejne dawki często nie działają, tylko już wam spada, więc nie należy też po prostu z czystego ekonomicznego punktu widzenia przesadzać na przykład z olejkami. Jak ja wezmę sobie jedną dawkę, właśnie na ten temat mówię tutaj, olejek RAF 10, wezmę jedną pipetę, zadziała. Innego razu jedna pipeta nie zadziała, muszę wziąć dwie. Dwie zadziałają. Ale jak już wezmę trzecią, bo też tak testowałem, to trzecia już na mnie w ogóle nie miała żadnego wpływu i dopiero no, przy tej drugiej się kończyła, że tak powiem, ten relaks, który ustawał dopiero po 2 godzinach na przykład. Ale też konkretniejsze testy zobaczycie na Instagramie. Także ja się czuję lepiej, nie choruję, jestem zdrowy, wypoczęty, nic mnie nie boli, tak jak mi bolało przedtem. Także ja widzę same plusy skorzystania z CBD, dlatego temu kanału chcę się jeszcze bardziej poświęcić. Zaczynamy tak naprawdę 3 nowe serie, których tu jeszcze na kanale nie ma. Także do roboty, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam i do kolejnego. Bless!